Ja chciałem złożyć świadectwo nawrócenia sąsiada naprzeciwka w moim bloku. Głosiłem mu jakiś czas temu Ewangelię, opowiedziałem mu moje świadectwo, w sobotę w tamtym tygodniu zapukał do drzwi, zadzwonił, no i mówi, że chciałby się napić ze mną kawy. No i wiedziałem w sumie, bo pierwszy raz w ogóle ktoś przyszedł, że chce się ze mną kawę napić w bloku. No i w ogóle robi tą kawę i mówi, dziękuję Tobie, że mówiłeś mi o Bogu tam kiedyś. Mówi, ja to zlekceważyłem, ale cały czas jak Cię gdzieś widziałem, to do mnie wracało i nie dawało mi spokoju. I od tamtej pory w ogóle spotykają ludzi, którzy mówili mi to samo. No i gdzieś go tam zabrali na jakiś wieczór uwielbienia i przyprowadzili go do Jezusa, narodził się na nowo. Modli się na językach już i mam nadzieję, że tutaj się pojawi, wierzę w to, że tutaj się pojawi. Przyszedłem do domu, tak, opowiedziałem żonie o tym. Żona mówi, żebym dał mu fundamenty wiary, pastora Artura. Dałem mu fundamenty wiary, zadowolony jest. Wysłałem mu też nauczania, początki nauki chrześcijańskiej. No i wierzę, że też jego tata się tam nawróci, no nie cały ten jego dom w ogóle. No i mówię, że warto ogłosić Ewangelię i w ogóle modlić się o ludzi, żeby w ogóle Bóg stawił ludzi, którzy przyprowadzą ich do Chrystusa, jeżeli oni za pierwszym razem gdzieś to odrzucą, ja mam takie modlitwy i ja wierzę, że ta modlitwa ma moc. I tyle. Amen.